cześć, pojechały moje miłości życia, dwie najmłodsze, uczyć się pilnie i bawić, a ja idę w swetrze, dopiero widzę, że mam różowy rękaw, tutaj jakąś plamę, matko święta, wybrałam się jak... No nic, zaczynamy vloga, mam nadzieję, że się cieszycie z tego powodu. A pogoda taka średnia, wieje, kropi, zaraz mnie auto rozjedzie. Zobaczcie, jakie pierwsze oznaki jesieni. Ktoś tu pozbierał już kubki. Żołędzie lecą z drzew. No i tak, dzień dobry. Powiem Wam, że zastanawiałam się, czy taka Wam się pokazywać. Już nawet zwątpiłam, już nawet stwierdziłam, że nie nagrywam vloga. Mogłam tego wcześniej nie robić, a teraz powiem Wam, co zrobiłam. I po co mi to było, taką czułam wędę do nagrywania, a teraz muszę z tym chodzić i nie mogę nagrywać. Pół dnia wyjęte po prostu z życia, nic nie mogę nagrać. A potem powiedziałam, o w dupie. W dupie, tym bardziej, że 150 razy Wam tłumaczę, że próbuję mówić w różnych filmach do Was o tym, że nikt nie jest idealny, że życie nie wygląda tak, jak tylko jest to pokazane na YouTube, Instagramie i wszędzie indziej, w social mediach. Więc i ja jestem taka, jaka jestem. A co się wydarzyło, już Wam mówię, tu mi się już dawno zaczęło coś robić i maść ichtiolowa moim zdaniem na takie coś działa najlepiej i faktycznie już nie mam tego typu problemów, że jest gula boląca, Janiu, ona, tak jak ja mówię, nie wychodzi na zewnątrz, ani nie wchodzi do środka, tylko zaczyna się coś pojawiać, ja maluję się, jeżeli jest taka potrzeba, dzisiaj była taka potrzeba, bo dzisiaj miałam parę spraw do załatwienia, o tym za chwilę. Więc wróciłam z tych miejsc, pozmywałam makijaż, gdzie po prostu tutaj mam malusiego pryszcza, który chce mi się zrobić, tutaj coś większego i po prostu zmywam, przemyłam sobie wodą utlenioną, dokładnie Octane Septem, nałożyłam maść ichtiolową, no i ja w te miejsca przyklejam sobie kawałki waty. Nie papieru, tylko waty, moim zdaniem lepiej, znaczy wacika takiego zwykłego, dlatego że nie wybrudzę ubrań, bo ja bym mogła z tą samą maścią chodzić, tyle że ja zaraz się dotknę i będzie wszystko czarne w tej maści ichtiolowej, więc tak, jak będę musiała gdzieś wyjść, ściągnę to, przemyję znowu twarz i nałożę troszkę korektora, żeby jakoś lepiej wyglądać. Dzisiaj muszę się tak kamuflować, dlatego że mam się taki wychodny dzień. I już Wam opowiadam, rano wstaliśmy, tak widzieliście, zrobiłam śniadanko, o śniadaniu też zaraz pogadamy. Musiałam pobiec do mojej mamy, musiałam pobiec odebrać paczki, musiałam pobiec do moich znajomych załatwić sprawę związaną z przedszkolem. No i dlatego też chciałam jakoś wyglądać i widzieliście mnie już jak prowadziłam dzieci i wracałam od dzieci, tak. Ja wszystko między godziną 6 a 7:30 załatwiłam, zdążyłam zrobić śniadanie i zaprowadzić dzieci. Na szczęście mój mąż zajął się dziećmi, co chodzi o, no ja tylko Lucję uczesałam, o ubranie dzieci, przypilnowanie, żeby Ignaś się ubrał, umył zęby, ubranie Lucji, umycie jej ząbków, pomoc w umyciu jej zębów, więc to już wszystko było gotowe, więc ja tak naprawdę wpadłam, łykałam sobie kawkę i szykowałam dzieci w śniadanie i wyleciałam z nimi do szkoły i przedszkola, czyli na autobus. Więc ja dzisiaj będę się tak prezentować. Takie życie, taki dzień. Ale co chciałam Wam powiedzieć a propos śniadania, bo pojawił się komentarz, że jak to ja szykuję dziecku śniadanie do szkoły, mówimy tutaj o Łucji, śniadaniu do przedszkola, że w przedszkolu nie mam posiłków. My mamy posiłki, mamy catering, mamy śniadanie, obiady i podwieczorek. Natomiast Łucja nigdy nie zostaje do podwieczorku, więc ja już wiedziałam, że podwieczorku wykupować nie będziemy, dlatego że podwieczorek jest około 14, natomiast ona wraca z Ignasiem zawsze o godzinie 13:30 autobusem. I dla mnie jest tak po prostu lepiej, bo specjalnie po nią nie trzeba jechać, nie zostaje sama i większość dzieci, naprawdę większość, bo to jest mała garstka, która zostaje dłużej, a że ja mogę sobie na to pozwolić, bo mamy pracę w domu i na własnym podwórku, więc możemy sobie na to pozwolić, żeby to dziecko odbierać o tej godzinie, więc Łucja jeździ na przed 8 i 13:30 kończy, około 2 wraca razem z Ignacym. Natomiast w piątki mój Ignacy kończy wcześniej lekcji, Łucja też miała, tak myślałam, wracać wcześniej, ale zmieniliśmy jej i wraca normalnie też o 13:30, tak jak każdego innego dnia, dlatego że ona się cieszy pobytem w przedszkolu i nie chce wcześniej wracać. Więc zostaje po prostu tak jak każdego dnia, tak jak w poniedziałek, tak i w piątek bez różnicy. Natomiast Ignacy właśnie w piątki wcześniej kończy, więc jego mam szybciej w domu.
Dobra, kolejna kwestia jest właśnie tych śniadań, więc z obiadu kolacji z podwieczorku zrezygnowaliśmy, no jakby siłą rzeczy. Wiedziałam na 100%, że Łucja będzie jeść obiady w przedszkolu, dlatego od razu ją zapisałam na obiady. Natomiast jeżeli chodzi o śniadanko, ja mam bardzo dobrą znajomą w przedszkolu, która jest właśnie tam przedszkolanką, dopytałam się, jak wyglądają te śniadanka. Śniadanka naprawdę są fajne, bo dzieci dostają chlebek i same mogą sobie kłaść na ten chlebek, co tam chcą. Są przeróżne warzywa, jest tam serek, kiszeneczka i tak dalej i zawsze jest zupa mleczna. No i tutaj zaczął być problem, dlatego że moja Łucja najchętniej na śniadanie je to, co widzieliście, co jej się pakowałam, czyli oliwki, papryczkę czerwoną, marchewką zagryza, kawałek jabłuszka, jeżeli kanapka, to przede wszystkim szyneczka i ogórek, jakoś po prostu tak lubi. I ja stwierdziłam, że zrobimy miesiąc próby, będzie chodziła ze swoimi śniadankami i mogła obserwować, co tam dzieci jedzą na śniadania. Jeżeli zapragnie jeść te śniadania, powiedziałam, żeby mi wszyscy dali znać, czyli przedszkolanki, ja oczywiście jej te śniadanka wykupię. Moja Łucja nie cierpi zup mlecznych i niczego, co jest właśnie takiego z ciepłym mlekiem, tak jak ja i mój mąż i mój syn, więc nie jesteśmy w stanie jej do tego przekonać. I tam natomiast na śniadanie jest zawsze biały chlebek. Ja dzisiaj też Łucji dałam biały chlebek, natomiast to chlebek, który sama piekłam. I uważam, nadal tak uważam, że jeżeli chce jeść te śniadanka, które jej daję, to na razie przy tym zostajemy, bo na razie tak jest. Dlatego, że moje śniadania na 100% jestem pewna, że zje i są naprawdę pełnowartościowe. Wiem, że chlebek był biały, czyli najmniej jakby wartościowy i po prostu z masełkiem, chociaż tłuszcze są ważne. To dałam jej tam szyneczkę z indyka, dostała ogórka, dodatkowo dostała ten zdrowy batonik, wrzuciłam jej oliwki do pojemniczka, jak widzieliście, i marchewkę. I jej to spokojnie starcza do tej godziny 12, gdzie jest podawany obiad. No i obiad już się składa z dwóch dań i obiad oczywiście, że wykupuję. Bo obiady to jest zawsze coś fajnego, wiecie. I zupka jest, i drugie danie, i ona je z chęcią, z apetytem. Więc kiedy jej się coś zmieni i powie, że ona chce jeść śniadanie razem z dziećmi, bo jest grupka, które mają swoje śniadanie, jest grupka, które jedzą śniadanie, które przynosi przedszkolanka, więc na razie siada z tą grupką ze swoim śniadankiem. Jeżeli się coś odmieni, w każdej chwili po prostu dokupię te śniadania. Na razie zostajemy tylko przy obiadach, dlatego zawsze śniadanko robię jej w domu. No i w przedszkolu ma herbatkę i kompot, więc ja jej zawsze daję wodę po prostu do picia. Mój syn nic innego nie pije, jeszcze lubi sok jabłkowy, ale to jest jako taki, nie wiem, deser. Jedna część, jeden z pięciu posiłków warzyw i owoców dziennie, więc też na co dzień pije po prostu wodę. Tego jestem mega szczęśliwa, że nauczyłam dzieciaki, weszło im to w krew i po prostu ta woda Ignacy to po prostu naprawdę litrami wypija wodę i przez to jestem dumna z niego, bo to bardzo akurat dobrze. No i tyle. No i słuchajcie, Łucja ma pierwszy raz lekcję niemieckiego, jestem strasznie ciekawa, jak jej to pójdzie. A ja powiem Wam, jakie plany na dzisiaj. Gotowania nie mam wcale, bo wczoraj zrobiłam całe naczynie żaroodporne gołąbków, więc dzisiaj tylko podgrzeję je i to mówię o Ignasiu i o mężu, dlatego że Łucja właśnie je w przedszkolu. Natomiast chciałabym dzisiaj pozbierać jabłka, czyli pozrywać je, delikatnie poukładać w kartonie i schować do piwnicy, tak samo gruszki, bo naprawdę jest ich dość sporo, a boję się, że to po prostu się zmarnuje. Gruszki i jabłka już od jakiegoś czasu nie kupuję, bo jemy właśnie swoje, tak samo jak pomidorki koktajlowe. Dziękuję za wszystkie rady odnośnie pomidorków, a w tej chwili się z Wami żegnam, idę fotografować ubrania, bo chcę zacząć sprzedawać na Vinted w końcu, bo mam takie masy ubrań swoich i dzieciaków, więc jak tylko Vinted moje ruszy, dam Wam znać, gdzie mnie znajdziecie i co tam fajnego mam. Dobra, zajmuję się teraz obfotografowywaniem ubrań. Pa. Jestem na dworze jakieś 5 minut, wzięłam kalosze, zobaczcie jak wyglądają, bo trawka była koszona właśnie i no i tak wyglądają kalosze. Dobra, mniejsza o to, jak widzicie. O Jezu, jak hałasują te auta. Jest troszkę jabłuszek i to bardzo ładnych. Nie tylko tu, ale i na tej jabłonce. Muszę się dostać do nich. O, patrzcie, jakie cuda. No cuda, aż żal tego nie zebrać. Dobra, ja zbieram. Zbieram i układam. Podobno najlepiej to obkręcać, aż odpadnie. Najbezpieczniej dla jabłuszka. Mam nadzieję, że dobrze robię. Cyk, pyk. Mamy kartonik i będę sobie składać tu jabłka. Ale cuda, co? Jedna odmiana i druga. Nie mam pojęcia, jak się nazywają, ale wyglądają wybornie. Dobra, idziemy po gruszki.
No i gruszki, pół koszyka. Teraz to trzeba donieść do domu, schować do spiżarki i umyć się. A, jeszcze jedno, patrzcie ile pigwy. Pigwę będę, powiem wam, suszyć, żeby ją dodawać do herbaty i robić z niej soki, ale ja wolę, jak ona się robi taka mega pomarańczowa, więc jeszcze czekamy. Jeszcze czekamy, ale też jej będzie od groma w tym roku. Usiadłam nałożyć sobie odżywka na paznokcie, bo trochę się narobiłam na podwórku, teraz je wyszorowałam. Narobiłam się na podwórku i w domu, wyszorowałam perfekcyjnie łazienkę, ale tak naprawdę, wiecie, kafle poszorowałam, te wszystkie baterie łazienkowe, toaletę, no wszystko, wszystko, fugi, więc troszkę moje ręce na tym ucierpiały. Teraz sobie wyszorowałam je dokładnie, pilnikiem przejechałam, mimo że są krótkie, to chcę, żeby były, no wiecie, nie rozdwajały się i nie były takie paskudne, więc teraz nałożę sobie odżywka, poczekam aż wyschną, nałożę krem. I ja już jestem wolna. Znaczy wolna, no wolno nie wolna, bo za godzinkę, no godzinkę z haczykiem, godzina 15 minut gdzieś wychodzę po dzieciaki. Dzieci przyjdą do domu i mąż się już nimi zajmuje, ja idę do pracy. To już im tutaj zagrzeję, tak jak mówiłam wam, ja mam gołąbki z wczoraj. I mam do was takie pytanie, tak w sumie już kończąc tego vloga, bo to wiadomo, że u mnie to są ostatnie opółki vlogów. Chciałam wam zadać pytanie odnośnie ciasta. Ja nie mam problemu z pieczeniem, kocham piec i żaden przepis nie jest dla mnie wyzwaniem, a lubię wyzwania, dlatego bardzo was proszę o jakiś fajny przepis na ciasto z gruszkami. Nie chcę, żeby to był zwykły biszkopt z gruszkami, bo to już robiłam milion razy. Nie chcę, żeby to było ciasto kruche, gdzie jest pianka, gruszki, kruszonka, bo tego też już milion razy piekłam. Potrzebuję czegoś innego, może to być jakieś ciasto kakaowe, no ważne, żeby były tam gruszki, może to być ciasto z kremem, coś innego, coś co ładnie będzie wyglądało, potrzebuję na przepis na ciasto, potrzebuję przepis na ciasto z gruszkami, po prostu pytam się was, ja wiem, że net jest pełen przepisów i na pewno coś znajdę, jeżeli wy mi nic nie polecicie, to na pewno, ale może macie już coś sprawdzone, co jadłyście, albo piekłyście jeszcze lepiej, wychodzi. Mam dużo gruszek, to z tego względu, ja mam też śliwki i jabłka, ale z jabłkami już jest oklepane, z śliwkami ostatnio piekłam, a w piątek wybieram się do mojej mamy, nie tak o, tak jak dziś, że wiecie, tam na chwilę, tylko już na dłuższe posiedzenie i mam dla niej prezent, chciałam jej zrobić ciasto, bo wszyscy domownicy, którzy tam mieszkają, czyli mama, tata i moja babcia, uwielbiają ciasta i chciałabym coś fajnego im na weekend upiec, a że właśnie gruszek mam swoich od groma, to pomyślałam, że może z gruszkami. Więc czekam na wasze propozycje. Za dzisiaj wam serdecznie dziękuję. Krótki był ten vlog, ale takie ostatnio są, jak pracuję. Trzymajcie się ciepło, może jutro nagramy, jak mi się to zagoi, bo to już jest sporo, jakiś makijaż, bo ostatnio bardzo spodobał mi się makijaż, dwa razy się tak malowałam. Taki bym powiedziała jesienny, mam taką fajną nude pomadkę z firmy Hen, chyba tak się czyta, więc niedrogie. Mam fajną paletkę z takimi brązowymi cieniami i tak bardziej w brązie, nude, takie wiecie, kolory ziemi, czyli coś, co ja kocham bardzo, ale jednak jest to makijaż mocniejszy niż na co dzień, bo na co dzień, tak jak mnie dzisiaj widzicie, no jedynie ten podkład będę używała, bo ja jestem nim zachwycona, jest to też bardzo niedrogi podkład z Eveline bodajże. Na sobie standardowo, tak na co dzień, jak wstaję z łóżka, to nakładam lekki podkład albo BB krem, korektor pod oczy i w jakieś tam newralgiczne miejsca. Maluję brwi kredką, żeby po prostu było szybciej. Tuszuję jedną warstwą tuszu, no bo zobaczcie, to jest po prostu delikatnie wytuszowane oko. I jakaś pomadka na usta, najczęściej to, co mam dzisiaj, czyli Golden Rose kolorek 03. Tematowe pomadki i to tyle. Więc nie tyle. Bronzer. No niby wydaje się mała, jest tego troszkę, ale naprawdę ten makijaż robię w jakieś 3-4 minuty maksymalnie, więc tu zero skupiania się. Natomiast ten mój makijaż już taki bardziej konkretniejszy, to albo maluję brwi kredką, ale wtedy je wyczesuję mydełkiem, nakładam sobie cienie, nad tym tuszem się też bardziej skupiam, bo są dwie warstwy przynajmniej. Używam rozświetlacza wtedy, no i wtedy jest i konturówka, i pomadka. Więc jakby bardziej konkretnie i puder wtedy idzie, o właśnie, bo tak normalnie nie przypudrowuję twarzy, co chyba widać, bo świeci mi się właśnie czoło. No to tyle, kotki, trzymajcie się cieplutko, widzimy się już niedługo, myślę. Do zobaczenia. Pa!